Dzień dobry, nazywam się Beata Nowicka-Misiewicz i zapraszam do nagrania, które jest odpowiedzią na komentarz, jaki znalazł się pod moim artykułem na temat zajadania emocji i stresu. I ja teraz ten komentarz przeczytam. Zastanawiam się, jak na przykład mają postępować matki, by chronić przed tym dzieci, czyli w domyśle przed zajadaniem emocji. Lody czy czekolada na zły nastrój są promowane w filmach nawet. Uważam, że to jest bardzo dobre pytanie i właśnie na nie chcę odpowiedzieć. Tak, promowane jest w filmach, ale zwróćcie uwagę, że to są głównie filmy amerykańskie. Ten kubełek lodu wyciągany z zamrażarki, kiedy zwykle bohaterka, nie wiem, zostanie porzucona albo coś złego wydarzyło się w pracy. Albo takie zajadanie się czekoladą. Tak, i dlaczego mówię amerykańskie? Słuchajcie, w Ameryce całkiem do niedawna była taka sytuacja, że statystycznie 1/3 Amerykanów miała otyłość, 1/3 nadwagę, a tylko 1/3 była szczupła. W tym momencie wyniki są jeszcze gorsze, czyli zdecydowanie jeszcze więcej Amerykanów ma otyłość i nadwagę, a mniej jest tych szczupłych. Dlatego bądźmy takimi uważnymi też konsumentami i zwracajmy uwagę na to, co jest tam pokazywane, że to jest naprawdę zły przykład, bo oni mają ogromny problem. I jeżeli to jest pokazywane jako norma, to nie jest absolutnie norma. Ale nie trzeba szukać daleko. Ja, ponieważ zajmuję się tym tematem, to przyglądam się reklamom i reklamy są zatrważające. Polskie reklamy, słodyczy. To jakby jakie argumenty się używa, żeby zachęcić nas do kupowania słodyczy, słodkości różnego typu, czy też napojów gazowanych, to jest uderzanie w takie najczulsze struny. Przyjrzyjcie się reklamom. Kiedy popularne napoje mówią nam o tym, że pije się je w gronie przyjaciół, w gronie rodziny, że dzięki nim święta są wspaniałe, wakacje są wspaniałe, imprezy są wspaniałe, że z czekoladki są świetne po to, kiedy chcesz komuś powiedzieć dziękuję i ta czekoladka zastępuje ci słowa. Kiedy chcesz kogoś przeprosić i czekoladka zastępuje ci słowa. Kiedy chcesz komuś wyrazić miłość. Jakiś czas temu pamiętam w Biedronce była taka seria czekolad, aż zrobiłam zdjęcie. Kocham cię tato, kocham cię mamo, jesteś najlepszą tatą, tam mamą na świecie. Bo to wszystko jest, zobaczcie, jak łatwo, zamiast powiedzieć trudne słowo, kocham cię, jesteś dla mnie ważny, dziękuję ci, przepraszam, wręczam czekoladkę. I jeżeli dziecko wzrasta w takich komunikatach, to ono sobie potem tak myśli. Jak chcę sobie okazać miłość czy troskę, to ja sobie zjem czekoladkę. Bo tak zostałam nauczona. Albo jeżeli dziecko dostanie dobrą ocenę, czy jest jakieś ważne wydarzenie domowe, idziemy na lody. Zamawiamy pizzę i tworzy się takie skojarzenie. Jest dobrze, spędzamy miło czas rodzinny, wydarzyło się coś ważnego, idziemy na pizzę, idziemy na lody. Czyli to są takie nawyki przekazywane z pokolenia na pokolenie. Do czego służy jedzenie? Jedzenie wtedy służy do okazywania emocji, do okazywania uczuć, do nagradzania, przepraszania, dziękowania itd., itd. To są takie sytuacje osób, no szczególnie z mojego pokolenia, że rodzic był nieobecny, a wracał z wyjazdu i przywoził czekolady, przywoził gumy do rzucia. I to była ta radość, więc skojarzenie jedzenia z radością. Ktoś może pomyśleć, czy nie przesadzam? Powiem tak, jedzenie zawsze kojarzy się z przyjemnością od tej piersi maminej, tak? Czyli jak dziecko malutkie płacze, jest mu źle, to jest przytulane do jedzenia. I to jest jakby takie naturalne. Natomiast w którymś momencie zaczyna się problem i jakby objawem tego problemu jest brak kontroli, a objawem jeszcze tego może być po prostu właśnie ta nadwaga czy otyłość. Więc to, że my czasem sobie sprawiamy przyjemność jedzeniem, że komuś do słów kocham cię dołączymy czekoladkę i tak dalej, to jest okej, szczególnie jeżeli to robi osoba dorosła do dorosłej i jeżeli to jest tylko jeden ze sposobów na wyrażanie emocji, czy jeden ze sposobów na wyrażanie uczuć, to okej, jeżeli to jest jedyny sposób i myślę, że takie sytuacje znacie. Przyjeżdżacie do mamy swojej i ona nie siądzie przy stole z wami, nie porozmawia, nie dowie się, zapyta co u was, nie przytuli, nie powie kocham cię, ale będzie zasuwała cały dzień przy garach, żeby dogodzić poprzez jedzenie. Tak? To są właśnie te sytuacje. Czyli tam jedzenie jest jedynym sposobem na wyrażanie uczucia.
albo w domach, w których się nie rozmawia o nieprzyjemnych emocjach, bo na przykład, a za to rozmawia się o jedzeniu, czyli znowu, jedzenie jako sposób na łagodzenie sytuacji w domu. No wiele takich jakby trzeba zobaczyć, po pierwsze, co się dzieje wokół jedzenia, do czego jedzenie służy w danej rodzinie, czy my się załapujemy na reklamę, czy my kupujemy i myślimy sobie tak, o święta są, to kupię te napoje albo kupię te słodycze, bo są święta, a jak świętujemy, to musi być więcej żarcia, musi być żarcie lepsze, muszą być ciasta. Czy nie? Mówimy, nie, dosyć. Jak jest święto, to my gramy sobie w gry, to my jedziemy na wycieczkę, to my poleżymy dłużej w piżamie, w łóżku, tak? Jakie my mamy pomysły na świętowanie, na spędzanie bliskości, na wyrażanie uczuć, tak? Czyli tutaj dla rodziców jest takie do przemyślenia, jak to w naszej rodzinie wygląda, czy jedzenie jest tylko jednym z wielu sposobów, czy jedynym sposobem. Jak jest jedynym, to koniecznie trzeba zacząć to zmieniać, zanim będzie za późno. A drugi bardzo duży wątek, jak to zrobić, żeby dzieci nie zajadały emocji, bo ten pierwszy wątek dotyczy jedzenia, a drugi wątek dotyczy emocji. Zajadanie emocji. Czyli chodzi o to, że bardzo często osoby, które później w dorosłości mają kłopoty z jedzeniem, to są osoby w jakiś sposób zaniedbane emocjonalnie w dzieciństwie. Zaniedbania emocjonalne to jest taka sytuacja, kiedy na przykład rodzic, ten ważny, istotny rodzic, który powinien nas kochać i okazywać uczucie, jest chory i nie jest w stanie okazać uczucia. Cierpi na przykład na nerwicę, na depresję, na schizofrenię, na chorobę alkoholową i nie jest w stanie odwzajemnić naszych uczuć i zapewnić tego bezpieczeństwa emocjonalnego i na nasze emocje odpowiadać. To zaniedbanie emocjonalne może być takie również, kiedy dziecko jest jakby wplątywane w konflikty rodzicielskie i małżeńskie i jest wplątywane, żeby być po stronie jakiegoś rodzica przeciwko innemu rodzicu. To może być rodzic zajęty sprzątaniem domu, gotowaniem i on nie ma miejsca na okazywanie uczucia i dawanie bezpieczeństwa emocjonalnego dziecku, bo sprząta, bo prasuje, bo pierze, nie ma czasu. To może być rodzic, który bardzo dużo pracuje. No, pracuje, żeby kupić, żeby dziecko miało, tak? Więc ono się czepia, ale dziecko jest zaniedbane emocjonalnie. I to są często, to nie muszą być patologiczne historie, to mogą być kochający rodzice, którzy w dobrej wierze robią te rzeczy, bo myślą, że one będą lepsze dla dziecka, a dziecko potrzebuje czegoś innego. Więc gdyby odpowiedzieć na to pytanie, co zrobić, żeby uchronić dziecko przed zajadaniem, ale nie tylko przed zajadaniem, przed wszelkimi uzależnieniami, dlatego że zajadanie jest uzależnieniem, a uzależnienie to jest używanie jakiejś substancji, alkoholu, narkotyków lub zachowania, jedzenia, zakupów, hazardu, seksu, do tego, żeby sobie lepiej radzić z emocjami, żeby regulować swoje emocje. Więc jeżeli generalnie dziecko będzie emocjonalnie zaopiekowane, to jest wielka szansa, że w żadne uzależnienie nie wejdzie w swoim życiu dorosłym. Co to znaczy tak emocjonalnie zaopiekowane dziecko? Dziecko, które ma prawo wyrażać swoje emocje, które się ma prawo złościć, które może się zdenerwować, które może popłakać, które może się smucić, które może się bać, bo i ma na to przyzwolenie. Takie dziecko nie słyszy ciągle, przestań, już, skończ, nie denerwuj się, uspokój, po co, dlaczego płaczesz, czy nie mają gorzej, już się nie bój, co za taki mazgaj z ciebie, już, dawaj. Jak dziecko słyszy takie komunikaty, no to tam nie ma akceptacji dla jego emocji. Więc to, co może zrobić rodzic, to w ogóle rodzic sam musi uporządkować sobie temat emocji, musi zrozumieć, że emocje są naturalne, potrzebne i więcej problemów bierze się z nieokazywania emocji niż z okazywania emocji. I rodzic potrzebuje się nauczyć radzenia sobie z emocjami po to, żeby być dobrym przykładem dla dziecka, jak sobie radzić z emocjami, żeby być wsparciem, dlatego że dziecko jeszcze ma mózg dziecka cały czas się rozwija, mózg, układ nerwowy i ono dopiero się uczy, jak sobie radzić z emocjami. I potrzebuje tego rodzica, który będzie mu w tym pomagał. Więc to, co jest potrzebne, to jest akceptacja dla emocji dziecka, uczenie dziecka wyrażania tych emocji, to jest okazywanie dziecku, że ono jest ważne. Ważne dziecko poznaje wtedy, kiedy rodzic spędza z nim czas. Bez patrzenia na telefon, bez patrzenia w telewizor, czyli czas jeden na jeden z dzieckiem, wtedy dziecko wie, że jest dla rodzica ważne. Jak będzie dziecko się czuło ważne i wartościowe, nie będzie takich tendencji do tego, żeby wchodzić w coś niedobrego w swoim życiu. Oczywiście, no, elementarne rzeczy jak brak przemocy, tak? Czy to fizycznej, czy psychicznej, ponieważ dziecko, które jest
ofiarą przemocy, nie przestaje kochać rodziców, tylko przestaje kochać siebie i może nawet wykorzystywać jedzenie do tego, żeby siebie karać. I tak bywa. Czy nawet dorosłe osoby skrzywdzone, na przykład pobite, zgwałcone, zaczynają karać swoje ciało, tak? Poprzez jedzenie. Także absolutnie żadna przemoc i tutaj ja mam jasność, żadne klapsy, żadne ubliżanie, to nie wchodzi w grę. Dziecko potrzebuje bezpieczeństwa emocjonalnego, potrzebuje takiego zdrowego przewodnictwa przez ten trudny okres dzieciństwa i dojrzewania. To jest w ogóle relacja i więź z dzieckiem. Relacja to jest coś, co chroni, więź, taka bliskość. To jest patrzenie sobie w oczy, to jest mówienie o ważnych sprawach, to jest mówienie o emocjach, to jest bycie koło siebie, to jest spędzanie razem czasu na tyle, ile jest to możliwe. Więź jest czynnikiem chroniącym przed wszelkimi zaburzeniami zdrowia psychicznego, najważniejszą więzią i im mniejsze dziecko, tym większe to ma znaczenie. Czyli jak mamy małe dzieci, to jest zawsze, ale później też, jakby zawsze to jest dobry pomysł, żeby dać więcej siebie dziecku, bo to będzie go po prostu chroniło w przyszłości. I to, co mówiłam o radzeniu sobie z emocjami, ale w ogóle też radzenie sobie ze stresem, ponieważ dziecko ma bardzo dużo stresu w swoim życiu. Stresu szkolnego, stresu związanego z rówieśnikami, z domem i tak dalej. Więc dziecko potrzebuje nauczyć się też radzić sobie ze stresem. I jak ono będzie to potrafiło, to nie będzie musiało sięgać po jedzenie czy jakieś inne używki w przyszłości, żeby sobie regulować to swoje pobudzenie, żeby sobie radzić ze stresem, żeby się wyciszać i uspokajać. Także to są najważniejsze informacje. I jeżeli, drogi rodzicu, chcesz już zacząć pracować w tym temacie, to ja polecam taką książkę, którą właśnie skończyłam czytać tutaj z moimi naklejeczkami, Self-Reg, ponieważ to jest książka o tym, jak pomóc dziecku regulować swoją emocjonalność i regulować swój poziom pobudzenia i energię. Po to właśnie, i tu w książce jest nawiązanie do tego, po to właśnie, żeby dziecko się nie uzależniało od jedzenia, od komputera, czy w przyszłości nawet od alkoholu, czy narkotyków. Książka jest, dobrze się czyta, choć ma nieco takiego żargonu neurologicznego, ale spokojnie daje radę, są przykłady i myślę, że daje dobry obraz tego, jaka jest rola rodzica. Rola rodzica to jest zrozumieć dziecko, zrozumieć jego trudności, pomóc mu w radzeniu lepszym sobie ze stresem. Jak dziecko będzie wiedziało samo, jak ma sobie radzić ze swoim stresem i ze swoimi emocjami, to nie będzie do tego potrzebowało w przyszłości żadnych więcej używek. To tyle w tym temacie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do innych moich filmów, ale zapraszam też do takiego kanału Mocni Rodzice, Mocne Dzieci, gdzie więcej mam podpowiedzi wychowawczych. Dziękuję.